Siemanko, witam Was w poniedziałek. Słuchajcie, dzisiaj zaczynamy telenowelę pod tytułem Ogrodzenie frontowe. Ja już sobie naciąłem tego pręta szósteczki. One były 6-metrowe, więc pociąłem na 5 kawałków po 1,20 m plus minus 1 cm. No i słuchajcie tak, ustawiam sobie giętarkę, to sobie już ten stolik tak przygotowałem wstępnie. Ustawiam sobie giętarkę, w sumie mam już ustawioną na... Plan jest taki, ława będzie 40 cm, 30 na szeroko dać strzemiono i mam tutaj 1,20 m prętu, więc myślałem, że zrobię 30 na 20, ale jak mam go trochę więcej, bo myślałem, że 1,10 m będę ciął, a mam 1,20 m, więc tutaj ustawiłem, słuchajcie, tak, żeby plus minus 23 mi doginało. Tu o centymetr mniej jest, bo te zagięcie też zabiera trochę, jeśli dobrze pamiętam tego wymiaru, więc zaraz sprawdzimy. I tutaj mam 29, czyli powinno na 30 uciąć i na 23, coś takiego. I ta beleczka będzie tak tym dłuższym bokiem leżeć na płask. Zaraz zresztą zobaczymy, jak to wyjdzie i czy to w ogóle wyjdzie. Kawałek czasu nie doginałem nic, nie wiem ile tutaj... Zacząłem na początek, tyle, będzie dobrze. Powiedzmy, czy ten stół mój będzie też tu stał. Jakoś stoi. Ale zaraz chyba się rozleci, co mi się wydaje. Co tu się dzieje w ogóle? A tu muszę jeszcze go przypierdzielić na wkręta, zaraz to zrobię. Ale najpierw sprawdźmy, czy to wychodzi jak trzeba. No i co, działamy z tym na początek. Taki byłby plan, mamy 23 tutaj. No i tu pewnie będzie 30 raczej. Chyba dobrze pamiętam, że tak to trzeba było jakoś kombinować. Gdzie? I mamy równe 3 dyszki, dobra, więc tak to będzie dobrze. No i teraz muszę tych sztuk, ile tych mam? 14, około 80 sztuk chyba mi wyjdzie tych strzemion, dobrze mówię? Możliwe to nie, czekajcie, miałem prętów 14 razy 5. No to 70 sztuk, tak? No to 70 sztuk muszę nagiąć, nie wiem czy to wystarczy, powiem Wam szczerze. Ale mam nadzieję, że tak. No i jak tylko to zrobię, to przynoszę te pręty, które mam już docięte w długość, te dwunastki. No i zacznę belki robić. W środku robię dlatego, bo na zewnątrz mokro, nie wiem czy jeszcze nie będzie coś padać. Mogę nawet więcej dać trochę tego zagięcia. Nie wiem czy ktoś nie będzie popadywać sobie, więc dlatego tutaj w środku sobie te belki, to wszystko poskręcam. I jak starczy czasu, no to chciałbym jeszcze wyskoczyć na zewnątrz sobie ten. Ogarnąć temat pod tytułem rozbrajanie tego ogrodzenia tymczasowego. Także tak to będzie wyglądać. No i jeszcze chyba będę musiał dzisiaj tam podjechać na ten. Czekajcie, nie będzie mi to przeszkadzać tutaj. Będę musiał chyba dzisiaj jeszcze podjechać tam, jak ten gruzobeton przyjedzie, żeby tamten temat tam zakończyć mecelakiem, więc takie będą plany na dzień dzisiejszy. Ale nie wiem, czy mi się uda to wszystko, bo to pewnie z tym kręceniem belek trochę zejdzie. Więc nie wiem, czy mi to się uda, żeby jeszcze rozbroić to ogrodzenie. Jakby się udało, to fajnie, no to wtedy jutro trzeba będzie tam trawę wykosić, bo tam ta trawa między tą siatą sobie wyrosła na grubo, więc to trzeba będzie wykosić. Nie wiem, czy to z siarą, chyba tą żyłkową to zrobię. No i temat będzie można zaczynać tam. Jakoś wymierzyć, puścić linię, krechę. Sprawdzić poziomy, to też na pewno trzeba będzie. Zobaczyć jak poziom między jednym winklem a drugim. Chałupy, kurde, gdzieś bym to sobie zawieszał, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Żeby się nie pokręciło, bo później to wyciągać jedno z drugiego. O, właśnie tutaj. Daleko nie trzeba szukać. Trochę mi wygięte niektóre są te kawałki, bo nie wyciągnąłem z busa. Wygląda tak, jak wygląda. Dobra, to co, lecimy z tym. Zaginam po kolei to wszystko. Myślę, że nie powinno mi to długo z tym zejść. Muzyczka gra, jasno jest, więc można działać. Tylko ten stół mnie trochę wkurza, ale nie mam nic innego, powiem Wam, takiego bardziej stabilnego, żeby było za bardzo. No i dobra. No i jestem na końcówce.
i zaraz będę mógł myśleć o tym, żeby zabrać się za kręcenie tych belek. Taki byłby plan. Na razie chyba nie będę ich tam łączył w jedną długość, znaczy nie w jedną, tam pewnie kawałka będę musiał jakoś wrzucać, ale nie będę ich łączył tych 3-metrowych, tylko zostawię tu sobie na razie, a jak zrobię wykop, bo pogoda się przedstawia jak najbardziej ok i sucha na przyszłe dni, więc mogę zrobić wykop i tam po prostu w jeden dzień sobie to wrzucę jakoś, a później będę zalewał. I co do zalewania, jeden z widzów pisał właśnie, żeby sobie wziąć gruchę z tymi takimi rynienkami i to zalać. Też tak nad tym, powiem wam, myślałem, tylko że kurde, z drogi nie wyleje mi na pewno, z tego co wiem, tym bardziej, że tu jest nowy asfalt i chyba nawet z drogi nie mogą lać. A tu znowu przez ten trawnik jakoś tak, to i tak, to trochę taka lipa będzie, powiem wam. Więc chyba się skończy na tym, że będę to mieszał samemu sobie powoli i tyle. Tylko trzeba będzie materiału przywieźć. Bo to koło 5 metrów wyjdzie chyba tego betonu tutaj na samą ławę. Więc wypadałoby jakiś łapiach zamówić. Albo samemu przywieźć coś. No jeszcze nie wiem, zobaczę. Muszę to przemyśleć i to w miarę żwawo, bo tak od razu to mi nic nie przywiozą w sumie. Albo po kamień sam sobie podjadę, a piach zamówię. No zobaczę jeszcze, pomyślę nad tym. Ale będę mieszał chyba betoniarą wszystko, na tym się to skończy, więc pewnie dobry dzień na betoniarce mi zejdzie, żeby to wszystko ulać. Ale na spokojnie, bez pośpiechu można sobie to zrobić, wydaje mi się. Dobra, ostatnia i zaraz tu jakiś stojak na te do tych kręcenia belek będę musiał wyczarować. Jeszcze nie wiem z czego, żeby w miarę wygodnie było robić. Na coś się zaraz wymyśli. Jeszcze mam tam tej szóstki drutu koło blaszaka, jakby brakło to ten. To coś tam będę mógł dogiąć. Chyba co 50 daje te strzemiona. Tak chyba tu wyjdzie 30 metrów, 70 strzemion, no to tam może co 45. To co, idę przynieść, tylko nie wiem co jeszcze, ale myślę, że chyba dwie drabiny sobie przyniosę, włożę po prostu kawałek dwunastki w to i będę miał taki stojak. Chyba powinno utrzymać, tym bardziej, że to tylko 3 metrowe, więc powinno to dać radę. To zabieram się, przygotowuję coś i zaraz wnoszę tutaj pręt i no i działamy. No i dobra, słuchajcie, stojak jakiś wymyśliłem na szybko z dwóch drabin i chyba to zadziała nawet spoko, więc powinno być dobrze, bo dociążam tu, żeby się nie gibło. No i tu sobie będzie to tak działać, tylko że kurde, tego musiałbym jeszcze przesunąć trochę w tą stronę, nie wiem czy mi wystarczy na długość. Teraz przycisnąłem już tym, by nam nie rysowało mi kurde tego. No właśnie. To jeszcze trochę muszę w tą stronę przesunąć i będzie ok. O, właśnie tak. No. A starczy teraz na długość, jak przesunąłem? Teraz się ukaże, że braknie centymetrów. Nie, jest ok. Dobra. No i tak będziemy działać zaraz. Dobra, to zabieramy się za zaznaczenie, że te strzemiona będą. One wszystkie pewnie nie będą perfekcyjnie równe, bo to tak tam bardziej na oko sobie to strzelałem. Ale mniej więcej będą. I teraz tak, rozkminiam tak, że nie będę zostawiał miejsca bez strzemiona, żeby wsuwać jedno w drugie. No to w jakiś sposób mi zdeformuje te belki, więc po prostu robię te belki normalnie, później będę przykładał jedno do drugiego i kawałkiem pręta, tam nie wiem, półmetrowego, związywał jedno z drugim już tam na miejscu przy wykopie i tak to będzie wyglądało. Chyba tak będzie najlepiej, mi się wydaje. Więc tak też zrobimy, dobra. Czyli tak, czy nam się trójka podzieli na 0,45, to 45 będę dawał i chyba się nam nie podzieli, więc bo nie ma jak za bardzo. Ile to by wyszło? Zobaczę tak na szybko w sumie.
Grał pierwszą tu na końcu, to zobaczmy, 45 tutaj, nie, bo później musiał dokręcać, więc lepiej zacząć sobie gdzieś tutaj przykładowo. Tak będę robił, dyszkę od tego, czyli będę robił pierwszy na 55, powiedzmy by był. I następne później co 45. Nie wiem, czy drewniana metrówka nie byłaby do tego lepsza, ale zobaczmy, jak tak to wyjdzie. Tak, żeby później od jednego do drugiego strzelona nie było za dużego tego, za dużego dystansu. 45 tutaj by było, później by było 90. Później by było 1,35 m. 1,80 m. I 2,25. Dobra. I teraz tak, jak to wyjdzie nam tutaj. I tu by nam zostało 21 i tam, no to te później będą 30 obok siebie przyłączenia. Trochę zagęszczone. To spoko, to tak chyba można to będzie zrobić. Gdzie to było? Tutaj, tutaj. Słabo trochę widać, nie wiem, czy kawałek jakiś kredy nie wezmę. O, i pierwszy na 10 miał być. Dobra. To by było, trochę przesunę. Chyba stabilnie będzie w miarę. Dobra, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem strzemy na jeden ten będzie szło. Na jedną belkę. Raz, dwa, trzy. Czy odwracać je w sumie? Czy ma to znaczenie? Ale niech będzie. Cztery, pięć, sześć i siedem. Dwa, trzy, dobra. To by było. Kurde, jak to teraz się robiło? Już nie pamiętam, powiem wam. Te dwa się pierw wiązało. Zewnętrzne. Normalnie zapomniałem już. Tak to dawno było. A, no i później zrzucimy to w dół. No i pasuje. Tylko, że tu mi nie pasuje. Albo muszę pociągnąć w tą, jak mam luzu. No trochę mam w sumie. Tak na styk będzie najwyżej. Dobra, jak ta wiązałka tutaj gdzieś była? Jest tutaj. Czy to było coś pocięte, czy jak to było w ogóle? Już nie pamiętam. Trzeba wykorzystać to wszystko, bo co? To było, kluczyk znalazłem wczoraj. Myślałem, że pożyczałem, ale widocznie został mi zwrócony. No dobra, będzie. To co, jedziemy z tym. Trochę jest, no 10 belek trzeba zrobić, także trochę tego będzie. Gdzie ja to walnęłem? Gdzieś trzeba sobie to położyć na podorędziu, żeby się nie schylać co chwilę. Trochę długi ten drut, ale już nie dyskracał. Może tego też chyba nie za bardzo. Dobra. Niech też tak będzie. Gdzie ten znak jest? Nie, będę musiał kawałek kredy, bo powiem wam, że nie widzę za bardzo tego. Trochę pewnie mi z tym zejdzie tutaj. Wiem, że dwie szkoły są, jeśli chodzi o kręcenie, że
Niektórzy wolą kluczykiem, niektórzy wolą cążkami. Ja kluczykiem kręciłem i w sumie to całkiem okej. Wydaje mi się idzie, więc nawet nie próbowałem cążkami, powiem wam. Wiadomo, jak się człowiek do jednego przyzwyczai, to już jednym później robi. W sumie tam pójdę sobie związać, żeby to się rozjechało wszystko, bo tak to będę musiał co chwilę dociągać. Nie? No to średnio wygodnie. Wpadnę w rytm, to pójdzie szybko, mam nadzieję. Gdzie można te ogrodzenie zdejmować. Nie wiem, czy te słupki, jak będę chciał je wyciągać, czy nie będą się mi łamać w ogóle, bo ten... Bo one, powiem wam, już ile jest lat? 19 chyba to grodziłem. Jeśli dobrze pamiętam, to będziemy mieli 5 lat, już minęło 5. No i jak się lekko go weźmie, gibnie, no to już leci, łamie się. Ale będę starał się wyjmować je do góry jakoś. Zobaczymy, czy to pójdzie. I co z tym zrobić też. Gdzieś na opał będę musiał oddać, no bo w kominku tym palić nie będę, to modrzew, więc iglak, więc do kominka się nie nada za bardzo. Pierwsza skręcona, lecę z następnymi po kolei. 9 sztuk do zrobienia jest jeszcze. Tylko idę kawałek czegoś przynieść, żeby łatwiej to było narysować, bo słabo widać tego markera. Dobra, słuchajcie, lecę z drugą i w międzyczasie zadzwoniłem zorganizować też materiał na mieszanie betonu. No, z tą betoniarą mógłbym niby zadziałać, ale tutaj mówię, kurde, tu z podwórka może być to ciężko wylać i w ogóle, więc wolę sobie na spokojnie to zrobić, bez pośpiechu. No tak, wiadomo, betoniara by przyjechała, to zaraz panika, tu, bieganie, latanie, przeciąganie tego betonu, a tak sobie spokojnie będę kontrolował to wszystko. No i pewnie wyjdzie też trochę taniej. Wiadomo, trzeba będzie porobić, ale to na spokojnie się porobi. I powiem wam tak, zamówiłem od razu mieszańca takiego, żeby był już pod beton od razu. Co prawda po zasyp będę musiał podjechać, znaczy popukany na murowanie będę musiał podjechać, bo na te bloczki tam trochę będę potrzebował, ale to sobie przyczepką przywiozę tonę. Tona, słuchajcie, pukanego na dzień dzisiejszy kosztuje 60 zł. To jest normalnie jakaś masakra, ale wydaje mi się, że jest to spowodowane tą budową S3 koło nas i tutaj wiele żwirowni się wyczyściło z materiału, no i przez to też ceny poszły do góry, jeśli chodzi w ogóle o piach. Bo gadałem z jednym gościem, który też się zajmuje tym dostawą, ale on małym takim wozi, 3 tony maksymalnie może przywieźć, więc to mi nie pomoże. I mówi, że gdzieś tam ze żwirowni, jak brał tutaj koło niego, to chyba 35 czy 40 zł za tonę mu krzyknęli, a jak ma dużą jeszcze, ma tą, jak to się nazywa, no łódkę, ale łódką do mnie nie wiedzie, więc to odpada, zresztą nie potrzebuje aż tyle. I mówi, że jak jedzie do Drawska, czyli jakieś 150 km dalej od nas, i bierze tam po 6 zł. Zobaczcie, jaka różnica jest duża, jeśli chodzi o to. No i tu mi wyszło 15 ton, 16 ton będzie materiału. Może się okazać, że trochę zostanie, ale tam jak zostanie, lepiej żeby zostało, niech ma braknąć. No tak naprawdę to pewnie zdycha pójdzie w ten, w samą ławę. Czekajcie, no liczmy, 100 na 700 lekko będzie, nie? W kubiku. Niech tu z 5-6 kubików mi wyjdzie. Ta, no to zdycha, pójdzie w ten, w ławę, no i zostanie te 6 ton, mam nadzieję, że starczy, żeby w bloczki zalewowe pozalewać i w ten, jak to się nazywa. I w słupy te później, nie? W te filarki. Także tak to się przedstawia. Frakcja 8-16 będzie wsypana żwiru do tego. On tam mówi, że na miejscu mi przemiesza. Więc będę miał gotowy materiał już na beton. Tylko cement trzeba będzie zakupić. Betoniarka, woda i ogień. Ale to jeszcze nie tak szybko. Jeszcze
Jeszcze trochę roboty czeka, zanim to się zrobi. Jakby dobrze poszło, że dzisiaj by mi się udało to ogrodzenie rozebrać, no to jutro można by było już robić wykop. No i w środę brać się zalanie, nie? Nie wiem, czy w jeden dzień mi się to uda ulać, czy nie. Może się okazać, że się na dwa przeciągnie. Bo jeszcze trzeba będzie te czpienie ustawić, te zbrojenie i w ogóle. To trochę może to mi zająć, ale na pewno do końca tygodnia ławę sobie zrobię, no. Później wymalowanie bloczków, zalanie ich też trochę z tym zejdzie. W weekend raczej robić nie będę chyba, bo nie mam takiej możliwości. Trochę do sąsiada będę szedł pomóc. W sobotę, więc chyba raczej tam nie podziałam, no ale zobaczymy, jak to będzie szło. Jak się uda zacząć bloczki, to też by było dobrze. Ale czy tak będzie, to nie wiem. Dobra, to co, lecę dalej. Odezwę się, jak zakończę temat. Towar przyjedzie, można powiedzieć, że niebawem nawet. Myślę, że z dwie godzinki i prawdopodobnie to już będzie. Wysypię go w tym samym miejscu, co miałem zasyp na tarasy. Rzucony tam będzie blisko wtedy do tej ławy, nie trzeba daleko taczką jeździć. Właśnie, kurde, w taczce muszę jeszcze oponę, dętkę chyba wymienić, zobaczę, bo wydaje mi się, że strzeliła, chyba że powietrze zeszło, ale raczej wydaje mi się, że chyba już jest po niej, więc trzeba będzie to naprawić, bo nie będzie czym wozić materiału. U mnie temat zakończony, belki mam pokręcone, strzelona co do jednego zużyłem, sama zużyła 70, więc to wszystko zostało zużyte. No i to mamy gotowe, można spadać teraz i brać się za demontaż ogrodzenia. W międzyczasie też przyjechał piach pomieszany z tym żwirem, ale powiem wam, takie pomieszanie to takie słabe jest, bo to tak naprawdę to on na górę chyba rzucił tylko na ten piach pukany, ten żwir, i on tak się słabo pomieszał, ale jest jeden plus tego, nie będę musiał kombinować później pukanego na murowanie tego murka, tylko będzie można z tego sobie trochę tam odłożyć na bok, czy też nie wybierać tam z jednej strony, żeby miał też na murowanie też jakiś piach. Dobra, to ja spadam i zaczynamy działać na zewnątrz. Dobra, słuchajcie, zabieram się za te rwanie tego. Piach tutaj jednak wywaliłem, myślałem, żeby tam, ale jednak stąd będę miał bliżej, w jedną i w drugą stronę będzie mniej taczkowania podczas zalewania. No i tak to wygląda, tu gdzie niegdzie mamy więcej tego żwiru, gdzie niegdzie mniej, więc będę to po prostu dozował, ale tu mam taki czysty prawdopodobnie. Więc tu sobie zostawię tą kupeczkę, żeby miał na zaprawę, chociaż nie wiem, czy gdzieś tam nie będzie pomieszane, ale chyba nie. Jak coś to przez sito ewentualnie, mam te sito, to się przerzuci przez sito, też będzie dobrze. No i co, rozbieramy to, a co do, słuchajcie, do całej linii tutaj, jak to wygląda. To miałem chwilę, to odkopałem tutaj słupek graniczny. I słupek graniczny jest dokładnie tutaj, w tym miejscu. Więc tak naprawdę sznurek sobie oprzemy o tutaj o skrzynkę i polecimy tamtą stronę. Pewnie ona nie będzie dokładnie w linii, wątpię. Choć niby tak jak ustawiali, tak miało to być, ale to się wszystko okaże, jak się sznurek puści. No mniej więcej jest. Mniej więcej jest, także co jeszcze bym musiał sprawdzić, słuchajcie, to jest poziomy. Zobaczymy, jak poziomy, bo może się okazać, że gdzieś będzie wyżej murek z jednej strony. Mam nadzieję, że idzie w miarę to w poziomie. Wydaje mi się, że jest spadek tamtą stronę, ale zobaczymy, o ile, no bo gdzieś będzie wystawał niżej, gdzieś wyżej. Dobra, no zabieram się za demontaż. Jak to będzie szło. Swoim flexem by było szybciej, pewnie nie wiem, czy to tak będzie chciało iść sobie. Będę chciał każdego skobla po kolei wybijać, to może to mi lata świetlne zająć, powiem wam. Ale może jakoś wyjdzie. Dobra, tu mamy. I tak po kolei sobie będę tukł. I to wyrywał z tej trawy. Ale się ciepło zrobiło, kurde. Nie spodziewałem się. Tu mamy. I tu na dole tylko jeszcze. Tu wygrzebie stąd, a tam jakiś na samym dole jeszcze jest dziad. Chyba to będę musiał to wyciąć i jeszcze zagrabić, bo krzaczorów się zrobiło. Nie wiem, gdzie tam coś w ziemi jeszcze idzie, czy jak. No i dobra,
ten wylaz, tu pewnie jest przybite jeszcze, chyba dobrze pamiętam, to chyba do tego przybijałem. Nie, chyba nie. No to powinien ten słupek już pójść sobie. Poddać się i tak też będzie. Nie ma tu sensu ich wysuwać, bo i tak ten pewnie nie dał rady tego zrobić. No to na busa się wrzuci. No nie wiem, gdzieś będę musiał to oddać. Może ktoś to jeszcze spali w piecu. Dobra. No to by było. Teraz to wyszarpać stąd. Nie będzie łatwo. O kurde. Panie. Jak to się... Coś mi się wydaje, że to... Ta siatka to się nie ma co jej zwijać. Znaczy zwinąć i tak, żeby zutylizować będzie łatwiej, nie zajmie tyle miejsca, ale tak się wrosło pierdzielone, że no i ciężko będzie to wyrwać do góry. Dobry? Ja pierdzielę. Masakra jakaś, normalnie wam powiem. Myślałem, że to łatwiej będzie wyrwać. To za cholerę nie chcę pójść. Rozpruję ją prędzej, jak stamtąd wyrwę. Masz padelkę jeszcze, może jakoś coś podważyć. No bo żyłkową to też czego nie podetnę, nie ma szans. W sumie to 4 lata minęły, to się nie ma co dziwić, że to 5, jakie 4, że to nie chcę w ogóle iść. No ale trzeba to stąd wyrwać. Trzymie coś. O, teraz już nie trzymie. Może jakoś pójdzie. O, wzyskać jej na pewno nie odzyska jej. To nawet nie ma o czym mówić. Ale żeby chociaż ją stąd wyrwać. Mowa, coś idzie. Jakoś sposobem się to zrobi. Jak tą boczną będę robił, to trzeba będzie to rwać koparką chyba, bo tak to się czuje zajedzie, tam 130 metrów. Też tam zachwaszczone wszystko. Dobra, to co, ja się z tym szarpię, po kolei będę szedł w tamtą stronę. Tamtego narożnego to chyba zostawię na razie tak, póki nie będę tego panelowego z boku robił. O, już se strzelił. No to coś mi się wydaje, że tutaj te krzaczory, te słupki już trzymały, bo wygląda na to, że one tutaj już każdy jeden. A jak, zobaczcie. Już stało, bo stało, większa wichura to by poleciało. Tylko to też świadczy o tym, że te boczne niedługo już postoi. A się będzie brać też za to, kurde. A to na pewno nie w tym roku już. Może do wiosny jeszcze wytrzymają. Jakoś. Tu by było. No dobra, to nic. To ja lecę, będę zdawał relacje z postępów. O ile takowe będą. Dobra, z pierwszym kawałkiem się jakoś uporałem. No i teraz następny zaraz będzie leciał. Tu obowiązkowo z żyłkową trzeba będzie wjechać i nie wiem czy, kurde, ale w sumie szkoda noży w traktorze, bo myślałem, że traktorem tu tak po tej krawędzi przejechać, ale zaraz jakieś kamienie czy coś i noże dostaną w dupę i szkoda, to w sumie nie. Żyłkową przelecę, a najwyżej wezmę skrobne koparką jak trzeba będzie i tyle. Będzie taka potrzeba, wygrabi się to, ten wykosi, będzie git, chyba. Czy ja zdążę to dzisiaj zrobić, bo myślałem, że to będzie sprawnie, szybko pójdzie, a to tak wcale nie jest tu po środku, a najgorzej będzie z tą trawą, bo to wyrwać to z tej ziemi, to powiem wam, trzeba trochę pary mieć w łapach. Dobra, zwijam to i pierwsza sekcja będzie ogarnięta.
Dobra, ja sobie, słuchajcie, działam i tak patrzę tu na ten podjazd cały, na ten wjazd na działkę. No i tutaj będzie taka akcja, słuchajcie, że działka i dom nie idą w kącie, nie idą równolegle z drogą i z chodnikiem. Tak jakiś kiedyś geodeta po pijaku musiał wyznaczyć i tak to też jest. I ten wjazd cały będę robił w przyszłym roku tu do kostki, to będę musiał ciąć w klinie, kurde, kostkę, żeby to się ładnie zeszło, bo tam będzie szło wszystko w kącie od budynku, a tutaj ten wjazd będzie z klina. No nic nie poradzę, tak to będzie wyglądało. Taki mamy kształt działki. Tak trzeba będzie zrobić. A co jeszcze chciałem powiedzieć, słuchajcie, ławę tylko kopię tutaj do, nie wiem, do momentu, tak jak będzie, może troszkę dalej z parę centymetrów poza ten słupek ostatni od bramy wjazdowej. Bo wiem, że są teorie, żeby lać ławę po całości, żeby niby coś tam się nie złożyło do zewnątrz pod wpływem ciężaru. No ale moim zdaniem, jak będzie wszystko dobrze zrobione, to nie ma prawa to drgnąć i się złożyć. Pamiętam, jak robiłem tam furtkę, tą bramkę na tym, właśnie na wjeździe z tamtej strony, to że było wiele takich właśnie komentarzy, że to mi się poskłada, to się zjedzie i w ogóle. Minęło 3 lata ponad, nic się nie dzieje, nic się nie złożyło, więc tego nie będę po prostu robił, bo nie widzę w tym sensu. Jeśli dobrze tu ława będzie przygotowana, no to nie ma prawa tu się nic złożyć, a jakoś też bardzo ciężka to też ona nie jest, te skrzydła nie są, żeby tu nie wiadomo, co miało mi się wydarzyć. No więc powinno być ok. Kurde, weź się tu dobierz do tego, ja pierdzielę, masakra jakaś normalnie. Czy tu mi coś trzyma jeszcze, czy co? Idę po szpadel, bo inaczej to tego nie wygrzebię stąd. Koniec, słuchajcie, jeśli chodzi o rozbieranie. Nie zdążę już dzisiaj tego obkosić, bo muszę jechać tam metlakiem, ogarnąć i wszędzie przyprowadzić go, bo już się chyba za domem stęsknił. O, tutaj to zdrowe jeszcze. A tamten, zobaczcie, tylko odcięłem siatkę i od razu poleciał. Ale mam jeszcze dwa takie zdrowe. Świeże to ten, to jak już obrzędzenie skończę, to tu będę musiał zrobić przynajmniej jeden, dwa, bo tu przy obrzędzeniu będę musiał drugi zrobić też. Chyba że kupię kilka tych paneli i tam sobie do następnego słupka dociągnę już tu te panelowe. Zobaczę zresztą. Coś się wymyśli. Kto wypierdzielę stąd? Rzucę na busa tylko i ten, i lecę tam. Zobaczę, co tam będę działo. A tu ogólnie, słuchajcie, słupek graniczny, tu będzie widać mniej więcej, jak ta będzie szła. Słupek jest centralnie tutaj przy tym drewnianym tutaj, także tak po skosie, jak do skrzynek będziemy lecieć sobie. To widać, i tu będzie klin szedł, nie? No, także tak to będzie wyglądało. Myślałem wcześniej, żeby cofnąć się do tyłu, żeby zrobić równolegle do chodnika, ale wtedy będę miał nierównolegle do domu, więc bez sensu chyba to by było rozwiązanie. O, i ten cały nawet. Dobra, to nic, ja pakuję te towary całe i jutro rano pierwsze, co tutaj wpadam o 7 z latarką i trzeba to wykosić, wszystko wygrabić, to co się wykosi, zdmuchnąć z chodnika i będzie gotowe pod wykop. Nie wiem tylko, czy sprayu będę miał wystarczająco i czy sznurkarz tyle będę miał, ale chyba będę miał, trzeba będzie coś nabić, żeby puścić sznurek, odrysować linię jaką normalną, a i te poziomy posprawdzać, to już dzisiaj nie zdążę raczej. Także pakuję się tam, jeszcze jadę na wsiąść na tego, na mecelaka i tam poogarniać tą resztę spraw. Nie wiem, coś tam jeszcze chyba do wyskarpowania będzie, z tego co wiem. Coś dołożone będzie jeszcze do zrobienia. Dobra, to ja lecę, jeszcze się odezwę tam. Halo, halo, słuchajcie, jestem tutaj na robocie i trochę się pozmieniało tutaj, bo decyzja padła, żeby troszkę jeszcze więcej tutaj skrobnąć tej gliny. Co prawda nie mam zbyt wiele miejsca, żeby ją gdzieś tam wywalać, ale no trochę jest, więc trochę tutaj po prawej stronie za górkę, tam obedę to rzucał jakoś,
Już mówię, wiele miejsca nie ma. Ale tak tutaj sąsiedzi poprosili, żeby to zrobić. No i to robię. Także trochę gryzliny zdejmę, no i zaraz czeka następny rzut tamta kupa do... będzie do rozgarnięcia i reszka tam pójdzie na bok gdzieś, żeby to przesypać. I słuchajcie, jaka sprawa jest. Trochę się plany krzyżują na jutro, bo no wyszło na to, że nie ma tutaj... No, ten humus nie jest wiadomo ściągnięty tutaj pod laser, ani w ogóle nawet nie jest ściągnięty tam. Sąsiad co mógł, to zrobił, ale tym ostróbkiem. No, a trzeba jutro humus ściągnąć, także... poprosili mnie, czy nie ogarnę im tego, że budowlaniec po prostu przyjedzie rano i po prostu wyznaczy tam mi gdzie, co, jak ile trzeba ściągnąć, czego i po prostu bym to ogarnął. No więc wiadomo, no nie powiem nie przecież, że nie zrobię, jak jestem na miejscu, to mogę to ogarnąć, więc tak się plany zmienia na ten moment. No i tyle, jutro będziemy ściągać ten humus, no i co trzeba będzie zrobić, to będę musiał szybki kurs sobie zrobić na Ostrówka prawdopodobnie. Bo metalakiem tam ile będę mógł, tyle będę wyrzucał. Żeby czokolwiek było, to inna sprawa by była, ale każdy tyle nie ma. Więc po prostu trzeba będzie wziąć trochę, podszkolić na Ostrówku, kupę sobie zrobić taką dużą metalakiem, a Ostrówkiem wywozić moją przednią. Taki będzie plan, więc tak też się sprawy przedstawiają. Dobra, ściągam tutaj glinę, ile tam będę mógł jeszcze, żeby to troszkę pogłębić. Nie wiem, na ile tam skarpówą to będzie szło jutro, to będę mógł ściągać. Nie wiem, ile oni tam, jak głęboko będą chcieli, no ale ja innego sprzętu nie mam do tego. Bo ta łycha z zębami to raczej słaby temat do ściągania tego. Ale jest w miarę miękko, więc wydaje mi się, że tam będzie szło chyba bez większych problemów. Temat załatwiony, jeśli chodzi o rozruwanie tego wszystkiego. Zginęło te 15 kolejne ton w tym wszystkim, więc myślałem, że coś zostanie, a nic nie zostało. Ale gruba warstwa jest, reszta nic nie powinno siąść. Ja teraz, słuchajcie, spadam do siebie, ja teraz malować maszynę jeszcze i później wrócę, dopiero zabiorę busa stąd. Wszystko będzie gotowe na jutro. Jadę do siebie i zaraz tu wracam. Okej, maszyna nasmarowana, można jechać. No i też jadę z... Oż kurde, smarem się dziś wypieprzyłem. To zawsze, powiem wam, ze smarowanie, i spodnie całe uwalone, ja wiecie. No jest standard już taki, powiem wam. Jedzie kurde kopalnie, jak smarować się idzie, to zawsze człowiek uwalony w tym wszystkim. Smarownica jeszcze mi się chyba sypła, muszę zamówić sobie nową, bo coś słabo działa. No, także tyle na dzisiaj, jeśli o to chodzi. I jutro temat jutrzejszego dnia to kopanie. No, mam nadzieję, że później też kopanie na mini koparce u mnie. Zobaczymy, ile mi tam zejdzie. No i wtedy dopiero się zobaczę, naprawdę. Wszystko uwalone. Czekam, bo coś jedzie. No, także tyle na dzisiaj ode mnie. Widzimy się ponownie dnia jutrzejszego. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.